Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 4. Zostaw kciuka, suba jak jesteś nowy na kanale, oczywiście z dzwonkiem, no i możesz też napisać komentarz. Szukamy fury, która stoi tutaj na przykład. Szczęście nie musi być czteroosobowa. W ogóle była otwarta, więc pokrząb. Siadaj, Berniego. No i gdzie ty chcesz, żebyśmy jechali? Nie ma problemu, pa jak szybko tam dojedziemy, gościu. Tą furką. Chwilę i będziemy. Patrzcie, jak się fajnie to auto ślizga. A dodatkowo jest też mocno się trzyma drogi. No jak nie trzeba się ślizgać, to skręcisz, nie? No mogłem pojechać po prostu prosto, nie? Po prostu prosto, no. Jak mi ktoś furę zajumie. What is Bryce? We wanted to speak to him, not his rent boys. Listen, you're going to speak to your boss and tell him to back off. If that's the way you want to play it, fine. Bryce will be all over Weasel News tomorrow morning. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How do you like that? Dmitry Raskolov only asked once. Your lover's career is over. Fucking Dmitry. Okay. Nie bać policję tam. Stay here, Bert. I'm going to handle this. Thank you. All right. The guys are dead. I'll take you back to your place. Bez problemu. Chodź Berniego do jego mieszkania. O, witam panie władzo. Ten z przodu mnie nie widzi. Jednak widzi. Your choice is your choice, man. But they should have thought about who he was before getting elected on the family values ticket. It preaches homosexuality as evil. It's insanity. He's a hypocrite, and it was only a matter of time before someone like Dmitry tried to capitalize. Shit. I'll shut up now. You don't need me telling you about your life. I don't normally talk this much. I'm your friend, and I will try to help. No i dobra. Kwestik ogarnięty. Furka nawet dobrze się trzyma, tu jakaś dupeczka idzie. Git. Here we are. Look after yourself, yeah? I hope Dmitry and his people back off now. Thank you so much, Nico. I'll speak to you soon. Lepiej nie.
Nie chcę serio robić twoich questów. Mapa. Dobra, jestem w tej, po tej stronie. To do G nie będę jechał, tylko pojadę sobie do PB. Najpierw. A może potem jeszcze DM zrobimy. Naucz się kurwa jeździć, pajacu. Bo ja miałem zielone. Jechałem prosto. Kto robi takie coś na moście, ty? Takie wzmocnienie wystające. Ktoś dobrze ulicę zaprojektował. Się łatwo w nią wierzę. Oho. Hey Nico. What's up, Mallory? Roman hasn't spoken to you about anything, has he? Nothing about maybe asking me to marry him? I haven't heard anything, but I'm sure it would be a really good thing for both of you. Thanks. And hey, Roman and I decided to be honest with each other last night. He told me about Vlad. He did? Yeah. Thanks for helping him get rid of the body. He has such fire in his heart. I guess when he found out about me and Vlad, he couldn't help himself. His love for me took over and he just had to kill him. That's exactly right. He's an old school romantic. See you soon now. Ale zapierdzielam, ty. O. O. Na fali. Hey Tommy, check this out. 7 horse, 7 race. Hey, Joe. What? Hey pal, what's going on? Not too much. How are you? I'm good. Wanna walk and talk? Sure. Tommy, give me a call if my big buddy calls. Tell him I went out to get some fresh air. No problem. Ridiculous! I'm a grown man walking around like a chump. I'm sorry about this. Hey, no problem. So you're a friend of Ray's? A friend? No, I do some work for him. No, I mean a friend. I don't understand. Whatever you say, he's a slime ball, but he pays. Sure, pal, sure. Listen to me. The thing about Ray is, he's a good earner. He talks a lot of shit, but he's a good earner. Tabish. He's a rat doing an impression of a man. That's pretty good. Phil! Phil! What? What? What do you want? Mr. Boss! Said you gotta head down to docks. Emergency. Said you'd understand. Ah, shit, it's 3 days early. Mano no mio, what am I gonna do? What's the problem? Nico. I'm gonna have to take a chance with you, pal. Okay. Come on, let's go. Gościu, zaraz będziemy w dokach. Mam tak szybką furkę, że nie ma opcji. Nie, no jakimś gównem jedziemy. Okay, listen, there's a truck waiting for us. It's under the overpass off Catskill Avenue. Drive chłopie. Us there. Tą furką jedziemy. Tom, to jest furka, którą jedziemy. Chłopie. Pajek zapierdziela. Cyk. Po ciężarówkę, no dobra. No, to kradzione, tak mamy mieć po co. You're working with the wrong people if you expect them to whack you if you go inside. Where's the trust, Phil? It's about survival. If someone who knew what I knew got flipped, then the whole organization will go down. Whacking someone who catches some heavy time is just an insurance policy. And it don't help that not everyone in the organization is pulling in the same direction. You mean that someone in the family would see someone else going inside as an opportunity to get ahead? You're a smart guy. Anyways, excuse me if I want to be absolutely sure that we got our asses covered. You're excused. What are we doing? We're taking a load of product off of some Russians the enchiladas have been dealing with. You was helping those Irish idiots cook some beef between the enchiladas and their Albanian muscle a while back. Since that little love affair ended, they've been getting this Russian guy to supply them with sick. We just got
got the heads up that a shipment has arrived in Liberty City by boat. That's what we're talking about. All right, this is the truck. Okay. Problem jest taki mały, delikatny, że mam strasznie mało hapsa, nie? Jedź do stoczni na Charge Island, okej. Why we need this truck? There must be a shitload of cocoa in here. It should be a lot of sugar. But that ain't the only reason why we're taking this truck. Some of my boys stole it from the enchiladas this morning. It's the one the Russians is expecting to come pick up the sea. We should be able to turn up and have them load it up for us. Then we drive away, no questions asked. I don't know if anyone will give away a load of coke without asking any questions. Even the Russian coke runners ain't that stupid. Yeah, sure, this is just plan A. It's the one Jimmy P worked out. You and me know it ain't gonna work. And that the only way we're gonna be able to leave that place with the sugar is if all the Russians in there are dead. So why don't we use a more subtle approach? Not just drive right into the middle of it. Because these is the orders and we gotta follow them. That's the way things work. You ain't gonna be happy about everything you get told to do, are you? You're the boss. It ain't like I'm working for free. No, you ain't, and I ain't neither. That's why we gotta at least try to do what we're told to do. You're gonna learn that there ain't much in this life that you got control of. Whether you're putting yourself in harm's way because that's the way the skipper wants it done, or you're staying away from your kids because of a stupid court order and a malicious bitch of an ex-wife, there ain't that much control in anything. I've been around long enough to know that there is some things that we don't have a choice about. But there's other times where you got to look at something and make a decision for yourself. I can't follow every order I'm given. Yeah, well, maybe you're right. Maybe you ain't. I don't know. Okej. Kurczę, trochę daleko z tym muszę jechać. Nie powiem, że nie. You're not gonna outrun a chopper if there's one on us. Ej, tu jeszcze nie byłem w sumie. Dobra, zatrzymajmy się na bramce. A, bramka otwarta. Kurwa, przecież była otwarta i czekałem, kurwa, żeby wzięło i ten. No bez jaj, no. Policja tu w ogóle leży w... Strzelaj do nich, bo są za głupi, żeby tu zjechać kolejnym robotniewozem. Bezsensowne te bramki są. Bezsensowne te bramki są. Dobra, ten krzak nie jest odporny, dobra. No dobra. Element zaskoczenia może być decydujący, tak? Hey, buddy, we're here to pick up the shipment. I don't speak English. Fuck off. Hey, amigo, let's make this easy. I just want to give the stuff to my boss and go home. I don't let anyone in here until I get the word. There's something wrong about you. Get out of the truck real slow. Nico, looks like we're gonna have to do this the old-fashioned way. Shoot these commies. All right. Ja pierdolę, ten chłop nawet nie zabił tego gościa na blisko, nie? Ja wszystko muszę sam robić. Hit. Co za bot. No dobra, to powtarzamy sekwencję.
Właściwie kontynuujemy, bo tutaj zginęliśmy. To sobie weźmiemy, pominiemy, kupiłem sobie kamizelkę. Tego nie pominę już. Hey, amigo, let's make this easy. I just want to give this stuff to you. Having fun? Sorry. O kurwa, pali się, spierdalamy. Dobra. Ważne, że ja żyję. Dobra. Having a good day. Nie masz ochoty wychylić do tego filara? O jebane, się schował z drugiej strony. Będziesz mi tak krążył? Ty Menelu, skąd się tu wziąłeś? Mam znowu wrażenie, że walczę sam, nie? Dobra. No ja jestem na łódce. Podążaj za Billem do miejsca z rozładunku, okej. Okay. Niech on płynie chociaż szybciej niż ja. Bo będę mu w dupę cały czas wylatywał tą łódką. No oczywiście nie płynie szybciej niż ja, nie? Zostało mi 90 kulek, nie? Myślę, że helikopter znowu jakiś leci. Gdzie ty, chłopie, płyniesz? Tam jest koniec mapy zaraz. Z gry wyjdziesz normalnie tego. Daleko jeszcze? To nie mogłeś przy brzegu popłynąć, żeby było szybciej, nie? Tylko teraz tu skręcasz w lewo dopiero. Ja pierdzielę, co za dzban. Jeszcze się okaże, że tu będzie podpływał. O matko,
Nienawidzę gierek, w których kurczę NPC jedzie, płynie wolniej niż ja płynę. I to nawet bez nitro, nie? Kurna, da się tym cofać, pokczam. Nie mógł skoczyć w drugą stronę, w bok, w sensie. No ta, no, jeszcze pod tym pływaj, nie? Dobra, po jego łódce przejdę. Przynajmniej jest dobrze zaparkowana. Yourself real good back there. Kept your head. That's a valuable trait. Thank you. See you later. Okay. To mamy zrobione w takim razie. Na to wygląda. Czy jesteśmy daleko od questów jakichś? Zobaczmy sobie. Oczywiście standardowo zostałem bez samochodu. Jakby inaczej. Mapa. No, trochę mam, tu mam do Jota. Więc sobie teraz tutaj pojedziemy, ale muszę jakąś furkę zdobyć. Jedna właśnie pojechała. Wejdę może na autostradzie, coś znajdę. Taksówką niezbyt, ale to już mogę wziąć. Proszę mnie nie rozjeżdżać, kurwa. Dawaj furę. Powiem przeskoczyć przez to i wskoczyć do wody i się utopić. Dobra, jedziemy do Jota, bo najbliżej. Miejmy nadzieję, że coś tam się uda podziałać dzisiaj jeszcze. Chociaż jakąś rozmowę. Słabe auto. Bardzo słabe autko. Jedne chyba z gorszych. Dimitri. O! Niko Bellic. What do you want, Dimitri? I always thought that there was something not quite right about you, Niko. Now that I hear you are friends with Bright. And Bernie Crane, I know what it is. Stop blackmailing my friends, Dimitri. You do not want to anger me more. Persuade them to give up the contract. We can work together. I will cut you in, Niko. Let's be friends. I made the mistake of working with you before. It's not one I'll repeat. Goodbye. Okej, no i tym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętaj oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku i widzimy się w następnym odcinku. Miłego popołudnia, trzymaj się, cześć!